cześć, jesteśmy rodzeństwem z Wrocławia. Przyjechaliśmy z naszymi dziećmi. To jest mój brat Krzysztof, mój bratanek Filip i moja córka Tosia. Oprócz miłości rodzinnej łączy nas też miłość do gotowania. I ugotujemy dzisiaj risotto z pstrągiem i z kurkami. Podczas przyrządzania kurkowego risotto z pstrągiem nie może zabraknąć ani kurek, ani filetu z pstrąga. A dodatkowo mamy ryż arborio, białą cebulę, masło, główkę czosnku, groch wąsaty, groszek cukrowy, cytrynę, marchewkę, pietruszkę, korzeń selera, seler naciowy, natkę pietruszki i koperek. Na koniec białe wino, parmezan, twardy ser krowi, grana padano, creme fraiche, oliwę ekstra i przyprawy do smaku. Najpierw dokładnie myjemy i obieramy warzywa, które gotujemy bulion. Ryby dokładnie oczyszczamy, a następnie nieco lankujemy, czyli zasypujemy solą od strony mięsa i skóry na około 10 minut. Ryż smażymy na oliwie z masłem, by pod koniec dodać seler naciowy i cebulę pokrojoną w kostkę. Całość zalewamy winem i czekamy, aż całkowicie odparuje. Wtedy dodajemy bulion z wcześniej ugotowanych warzyw. W międzyczasie smażymy rybę z kurkami. Gdy ryż jest odpowiednio miękki, dodajemy groszek cukrowy, grana padano i creme fraiche, a także natkę pietruszkę i odrobinę soku z cytryny. Na talerz kładziemy ryż, rybę ozdobioną koperkiem i kurki. To jest nasze rodzinne danie, risotto z kurkami z pstrągiem. Mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało to, co ugotowaliśmy razem i życzymy smacznego. Posiłek dosłownie rozpływa się w ustach, jest przyjemnie kremowy i delikatny. Nauka nie poszła w las. Kurki to bogate źródło witamin z grupy B, które odpowiadają za dobry nastrój. Trzeba przyznać, że apetyt rośnie w miarę patrzenia. Bardzo polecam. Głosujcie na nas!